Siemaneczko mordeczki, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj sobie przepylimy MRF-a. Zobaczymy, za którym razem załapie. O dziwo, za pierwszym. MRF niech się zagrzeje. I lecimy na CPN. One hour later. Ale zobaczymy, ile wejdzie tutaj. Tak w miarę bezpiecznie. Dwie dychy. To jest tak już do pełna, pełna. I lecimy dalej. Widzowie, mamy pełny bak paliwa. Teraz pytanie, jaki teren sobie obierzemy dzisiaj? To pytanie jest stosunkowo łatwe. Jest misja, podjazd. O kurde, ale tu woda stoi. Patrzcie, w cykę. Ja bym tylko wam przypomnieć, że z tej skarpy leciał skuter. Za chwilę wam pokażę dokładnie z którego miejsca, jeśli uda mi się tam wjechać. O kurde, może być problem z wjazdem. Ale dla chcącego nic trudnego. O, dobra. Muszę uważać, żeby tu nie wpaść. Tu jest takie osuwisko i jest pionowo w dół. I z tej skarpy właśnie leciał skuter. Proszę państwa. O, dokładnie tutaj rozpędzał się stąd i tam siup na dół. A szkoda, szkoda. Bo to był jeden ze skuterów, których u nas najdłużej wytrzymały. I w sumie też działały, nie? Gdzie ja wjechałem? Trzeba to kurwa jakoś rozegrać taktycznie. No to ładnie to rozegrałem taktycznie. Dobra. Jeszcze jest szansa. O, jest szansa, dobra. Szansa wykorzystana. Dobra, teraz tylko zawinąć stąd, żeby przypału nie było. I można lecieć gdzieś indziej. Jedziemy tutaj, prosto do lasu. To jest najlepszy las, jaki może być. Jest dużo korzeni, konarów, gałęzi. Są takie techniczne, bardziej ścieżki. Wow, 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 wow. Wszędzie korzenie są. Wszędzie korzenie. Ty k***o jeba***a łuża. I teraz jest pytanie. W dół, w lewo, prosto. Za tym pytaniem już stoi taka ścieżka bez powrotu, nie? Bo to jest taki las, gdzie na 50% się zgubisz. Tu albo jedziesz na żywioł i wyjeżdżasz albo za pół godziny, albo za 5, albo jesteś w dupie. I sprawdźmy, gdzie tu możemy sobie podjechać. No nie za ciekawie to wygląda, nie za ciekawie. Tutaj możemy taki zrobić sobie szybki speedrun, co najwyżej. Dobra, myślę, że tu jest już taki czas, gdzie można się zawracać powoli. Ewentualnie sprawdzić, dokąd dojeżdża ta droga. One hour later. Baterię sobie też zmieniłem, tutaj mam powerbanka i się ładują elegancko. Kamera z powrotem do etui. I lecimy. Z MRF-em się coś pieprzy, zaczyna go zalewać, przylewać. Ogólnie z przelewu też cieknie. A teraz akurat przestało, bo jest kranik ustawiony, zobaczcie. W takiej optymalnej pozycji. Nie da ani odkręcony, ani zakręcony, jest tak centralnie na wpół. Nie ma opcji, że teraz się znowu odnajdę w tym lesie. Ja pierdzielę. Mogłem jechać zwykłą trasą. Taką tam i z powrotem. Dobra? Jest ścieżka. Wow! Ale ślizgło. Jak dupą zamiata. A tu bomba pierdolła. Co to tajemnej chwili? Zobaczymy, jak bomba pierdolła. A tu, proszę państwa, mamy paśnik niezapełniony. Co to? O kurwa. Spierdolamy.
Ty jeszcze gdzie? Ale k***a niedźwiedź. Nie no k***a. Wiem, że za bardzo by mi nic nie zrobił, ale jednak ja jestem u niego, a nie on u mnie. A więc do takich sytuacji bliskich wolę się trzymać z daleka. Zwłaszcza z tego względu, że w tym lesie jestem sam. Oddalimy się troszkę, żeby tutaj zgasimy w sumie. Jest i tak z górki, ale... Dobra, ja sobie może zobaczę nawet na nawigacji, w którą to w miarę stronę tam się uda. Ja już p***a ten las, już sobie wolę stąd na spokojnie wyjechać. Z tego co widzę, to tam jest droga. No dobra, bez nawigacji, szkoda czasu. Jak to się przed niedźwiedziem uciekało? Z górki czy pod górkę? Z górki chyba, bo niedźwiedzie mają takie krótkie łapki, nie? I się mogą wypalić na ryj. No ale to już macie przestrogę, żeby samemu po lesie nie jeździć, nie? To ja już chyba sobie wolę przypołowo tą drogą pojechać. Nie wjeżdżajcie sami do lasu. Jest dużo sytuacji, w których po prostu moglibyście, no nie, dać sobie po prostu rady. Ja akurat na Podkarpaciu mieszkam, no to wiem jak tu jest. Tutaj raz przynajmniej na miesiąc się niedźwiedź pląta po wiosce. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Jeździcie przynajmniej w dwie osoby, żeby w razie czego jedna osoba mogła po prostu pomoc wezwać. Miejcie kontakt, telefon do siebie. Trzymajcie się, pozdrawiam, do następnego. Pozdro.